Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie na zamykającej, właściwie prawie zamykającej, bo jeszcze później panel, ale na pewno jeśli chodzi o wystąpienia konkretnych referentów sesji plenarnej, równoległej Zjazdu Pedagogicznego w Gdańsku. Przed nami pan profesor Piotr Zlaskowski, który zaprezentuje nam referat, o którego tytułu zapomniałem i nawet się nie przygotowałem. Szkoła i forma życia. Bardzo dziękuję i zapraszam trochę wykładu, a później trochę dyskusji. Dziękuję bardzo. Dwie uwagi wstępne może poczynię. Pierwsza jest taka, że na tym zjeździe zrozumiałem, dlaczego w mediach wszyscy mówią, że nie wolno studiować pedagogiki. I dlaczego jest taka kampania przeciwko studiom pedagogicznym i przeciwko pedagogice, bo rzeczywiście ujawnia się, że jest w pedagogice jakaś moc zmiany niebezpieczna. W związku z tym tak się umocnijmy w przekonaniu, że to naprawdę jest ważne. To znaczy ten język, który panuje tutaj, to jest zupełnie inny język niż wszędzie na zewnątrz, jakby człowiek był w innym świecie i w innej Polsce. Druga uwaga wstępna, dużo przykrzejsza dla mnie jest taka, tak, ale taka jest prawda, że zdaje się, że wszystko, co chcę powiedzieć, jest w książce Piotra Zamoyskiego Pytanie o cel kształcenia. Więc jedyną moją zaletą może być to, że będzie trochę krócej. Ale tu też filozofia współczesna nas ratuje, ona poddała dekonstrukcji kategorię oryginalności, nie musimy już być szczęśliwi oryginalni i w związku z tym nie uciekłem jeszcze, tylko jednak będę coś mówił. Chciałbym zacząć od rzeczy archaicznej, ale proszę się nie bać, bo to będzie krótki powrót do historii, ale może jednak jakoś coś tam mówiący. To będzie fragment dokumentu opracowanego przez Zespół do Spraw Oświaty i Wychowania w roku 1981 i wydrukowany następnie w Bibule po stanie wojennym. To jest taki słynny dokument, który część z Państwa może znać, zaczynający się od zdania bardzo słynnego: szkoła służyć ma dziecku. No i on w zupełnie innym kontekście dziejowym został napisany, ale przeczytam tylko jego fragmenty, bo mam wrażenie, że okażą się dla nas istotne. Tu jest mowa o szkole istniejącej i autorzy mówią: instytucje oświatowe podporządkowane są praktyce doraźnej polityki władz oświatowych zmierzającej do, po pierwsze, przystosowania młodego pokolenia do wymagań stawianych społeczeństwu przez decydentów. Po drugie, najoszczędniejszej produkcji przyszłych pracowników, których role wyznaczone są przez aktualne zapotrzebowanie określonych resortów. No i po trzecie, wpajanie młodemu pokoleniu jednolitego systemu przekonań. No i dalej autorzy analizują, co z tego wychodzi. Przeczytam znowu tylko fragmencik, a mianowicie: w rezultacie szkołę opuszczają ludzie często niedojrzali emocjonalnie, nastawieni obronnie, niezdolni do uczuciowej akceptacji siebie i innych, infantylnie egocentryczni, którzy nierzadko przez całe swoje życie ponosić będą tragiczne skutki swego emocjonalnego kalectwa. No właśnie, no i rozumiem, że dzielimy jakieś takie przekonanie, że wszystko się zmieniło tylko po to, żeby wszystko zostało po staremu. No i pewnie to powinien być dla nas jakiś taki punkt wyjścia do zastanowienia się w związku z tym, co poszło nie tak. Mamy mówić o inkluzji i mamy mówić o różnicy. No i może zacznijmy od tego, co znowu jest rzeczą jakąś taką oczywistą, ale że ta szkoła istnieje w świecie jednak, prawda? To znaczy, jak my mówimy o inkluzji i o inkluzywnych zadaniach szkoły, to też pamiętajmy o tej jednej może danej statystycznej, ale takiej ważnej: 1% dorosłych posiada 40% światowego bogactwa, a spośród tego 1% dorosłych 70% mieszka w czterech krajach: USA, Japonii, Wielkiej Brytanii i Francji. No?
No i to jest taka dana statystyczna, która każe nam się zastanowić, czy my w ogóle możemy, to znaczy o jakiej inkluzji my mówimy w polskiej szkole, do czego? To znaczy, żyjemy w świecie radykalnie spolaryzowanym. Prawda? Co my właściwie możemy obiecać tym dzieciom? No przecież nie to, że awansują do tego 1%, który ma 40% dóbr, a nawet pewnie nie to, że mogą awansować do tych 5%, które, jak Państwo rozumieją, już posiadają znaczną większość tego, co jest do posiadania w świecie. Prawda? No i to z kolei oczywiście stawia taką bardzo, stawia to pytanie o szkołę na nowo, prawda? To znaczy stawia to pytanie o to, czy ona w ogóle może być narzędziem zmiany społecznej. Jak ona i to, co się w szkole dzieje, ma się do zmiany społecznej, prawda? No i w jakimś sensie pewnie poważnie trzeba by przynajmniej rozważyć taką tezę, stawianą już w wieku XIX. Ja się na Bakunina powołam prowokacyjnie, ale nie on jeden, prawda? Że szkoła nic nie może w społeczeństwie zmienić. Że ona jest po prostu funkcjonalnie związana z tym kształtem społecznym, który ją wytwarza, i że ostatecznie trzeba zmienić społeczeństwo, a wtedy to nowe zrobi sobie nową szkołę. Natomiast, że my przez szkołę tak naprawdę może nic realnie zrobić nie możemy. Jeżeli byśmy jednak wszakże chcieli jeszcze tutaj chwilę ze sobą posiedzieć i nie uznać swojej zbędności i nie rozejść się w poczuciu klęski, no to pewnie musielibyśmy się zastanowić no właśnie nad samym tym paradygmatem szkoły pojmowanej jako narzędzie społecznej zmiany, narzędzie kształtowania jakiegoś innego świata i pewnie też nowych ludzi. I to już pozwalałoby nam troszkę odejść od tego tekstu, który zacytowałem na początku, ponieważ on w jakimś sensie jest uwikłany w taki bardzo tradycyjny paradygmat, prawda? Ta szkoła ma służyć dziecku, ale ostatecznie tam jest jakaś entelechia tego dziecka. Tam jest jakaś taka droga rozwojowa. Tam się mówi oczywiście o takim całościowym rozwoju sił emocjonalnych, psychicznych i fizycznych, który ma następować, ale ostatecznie tam taka kategoria normy, prawda? Tego, czym jest ten normalny rozwój, który jest blokowany przez niewydolne instytucje, jest bardzo silnie zaznaczona. No i jest takie niebezpieczeństwo po prostu, że w bardzo wielu punktach takiej refleksji, nazwijmy ją postępowej pedagogicznej, prawda? My ostatecznie gdzieś tam w tyle głowy tę normę mamy, prawda? To znaczy chcemy krytykować instytucję szkolną, chcemy krytykować instytucje społeczne, ale właśnie w imię jakiegoś porządku, w imię jakiegoś punktu dojścia, który ostatecznie no, były do osiągnięcia, prawda? No i teraz, to oczywiście wskazuje nas po pierwsze na określenie jakiegoś pożądanego porządku, na określenie kryteriów inkluzji, czyli kryteriów uznania, ostatecznie kryteriów uznania, prawda? To znaczy musimy mieć jakiś cel, do którego dążymy i ostatecznie te dzieci znowu stają się pewnego rodzaju materiałem, prawda? Który musimy uformować mniej lub bardziej skutecznie w nadziei na to, prawda, że dzięki temu formowaniu zmieni się struktura społeczna. Problem polega oczywiście na tym, że to podejście cały czas wikła się w paradygmat, który wytworzył to, w czym jesteśmy. No i ta tajemnicza forma życia, która tam się pojawia w tym moim tytule, to jest taki termin z filozofii Agambena, który być może jest Państwu znany. Żeby go jakoś tak najprzystępniej objaśnić. Cała myśl agambenowska jest taka, że jeśli mamy instytucję opartą na jakimś rodzaju prawa i opartą na jakimś rodzaju władzy i opartą na jakimś sposobie myślenia w kategoriach sprawczych i celowych, to zawsze ta instytucja, żeby włączyć, musi wyłączyć. Żeby wyprodukować, musi wykluczyć. Żeby stworzyć, musi zostawić jakiś rodzaj resztki. I po prostu w tym paradygmacie my nie jesteśmy w stanie od tego odejść. To znaczy, im bardziej staramy się postawić na inkluzywność, tym bardziej, prawda, wytwarzamy tę granicę, poza którą zostaje to coś, co już inkluzji nie podlega. Bo nie spełnia kryteriów inkluzji. Bo nie spełnia tego modelu, nie wpisuje się w ten model, prawda? Im bardziej chcemy postawić na
uznanie różnicy, tym bardziej podtrzymujemy, afirmujemy tę instancję, która uznania dokonuje. I w związku z tym warunkuje, prawda? Tutaj jedyna droga, która istnieje, to jest droga jakiegoś takiego poszerzania tego pola, ale ona jest zawsze niewystarczająca, bo jak się okazuje, zawsze poszerzenie pola oznacza wygenerowanie nowej resztki. Wygenerowanie czegoś, co stale z tego pola wypada. No? To Agamben uznaje i chyba uznaje trafnie za taki podstawowy paradygmat władzy biopolitycznej, która jest ostatecznie też jakoś silnie wedle niego w takim rozumowaniu związanym z teologią polityczną zakorzenione. A więc to pytanie o szkołę, prawda, musiałoby być właśnie takim pytaniem o taką społeczność, w której udałoby nam się nie wytyczyć tej granicy. Jeśli w ogóle byśmy chcieli uznać, że szkoła ma jakąś możliwość oporową, prawda? Wobec rzeczywistości, wobec tego, co jest istotą rzeczywistości, w której żyjemy, czyli właśnie wytwarzania tego podziału, tego, co on nazywa włączającym wyłączeniem, prawda? Produkowaniem tego, co on nazywa ostatecznie nagim życiem, prawda? Tej takiej resztki, która ostatecznie uniemożliwia nam stworzenie jakiegoś lepszego społeczeństwa. To jest pytanie oczywiście szalenie ważne i jakby zdajemy sobie też sprawę z jego radykalizmu, bo to też jest jakieś takie pytanie o to, czy my jesteśmy do tego zdolni. To znaczy, żeby szkoła nie reprodukowała tego modelu, to ona nie może być melioracyjna. Prawda? No bo ona nie może wpaść w taki paradygmat, który często przy okazji inkluzji nam się pojawia, prawda? No właśnie takiej powolnej melioracji, jakiegoś tam polepszania sytuacji, wyłapywania jakichś dzieci, prawda? Ponieważ cały czas musi nam towarzyszyć świadomość, że ta melioracja po prostu oznacza, że kogo innego, kto jest poza w jakimś ślepym punkcie naszego patrzenia, kto jest poza naszym wzrokiem, skazujemy na wykluczenie. To jest zapewne doświadczenie wielu z Państwa, moje z pewnością. To znaczy, każdy sukces pedagogiczny dzisiaj oznacza po prostu tyle, że to konkretne dziecko nie wpadnie do tego limbo, nie wpadnie do tej czarnej dziury. Ale to nie znaczy, że zlikwidowaliśmy czarną dziurę. To po prostu tylko znaczy, że te osoby, które znamy i lubimy, żeśmy wyciągnęli. Że te osoby, które myśmy spotkali, żeśmy przed tą dziurą uchronili. A więc to jest jakieś takie pytanie o to, czy możemy sobie wyobrazić tę szkołę, czy chcemy ją sobie wyobrazić jako punkt oporowy, nie jako punkt funkcjonalny, tylko punkt oporowy. To jest zasadnicza różnica. Jeśli ja skłonny jestem tak o szkole myśleć, to także ze względu na jakąś taką historyczną właściwość, że jakoś tak się składa, że społeczności uczące się to są formy oporu powszechne. Jeżeli Państwo wezmą najbardziej radykalną może sytuację wymagającą oporu, czyli getto na przykład warszawskie, to co Państwa uderzy, to jest wielość seminariów, kółek kształceniowych, ale to oczywiście nie jest jedyne miejsce, prawda? Właściwie wszędzie, gdzie Państwo zobaczą wykluczonych stawiających opór, to zobaczą Państwo potrzebę edukacyjną. Samoistną dążność do tworzenia jakichś form kształcenia, uczenia się, czytania tekstów, debatowania o tych tekstach, prawda? Właściwie trudno mi jest pomyśleć jakąś taką społeczność stawiającą opór, która tego elementu nie ma w sobie, prawda? To są uniwersytety robotnicze, to są te kółka wczesne socjalistyczne, gdzie się czyta Marksa, prawda? To jest dzisiaj mieliśmy w szkole przedwczoraj wizytę takiej grupy studenckiej i pani z Iranu była, która ma tajną szkołę. Pani z Iranu, która nam opowiada. No i to będzie dla nas istotne, bo myśmy tam właśnie tak się sumitowali, opowiadali, jakie te oceny są fatalne, ale że jednak mamy. A pani powiedziała jasno. U nas zasada pierwsza jest taka, nie ma żadnych stopni, prawda? Co też wskazuje już na to, jak działa ta oporowa funkcja szkoły, o czym pewnie jeszcze za moment sobie powiemy, prawda? A zatem jest w tej edukacji silnie odczuwalny, nie jest teoretyczny, tylko on jest właśnie praktyczny, uchwytny w historycznej praktyce, element oporowy. No i teraz jak go wydobyć, jak go jakoś tak wyzyskać? No pomysł Agamena jest
A mianowicie w słowie potencja, w słowie możność. Cały jego filozoficzny i polityczny pomysł mówi tyle, że ostatecznie musimy odkryć w sobie możność. Poza formami życia, które są już nam dane, uznane, akceptowane, poza tym, że jesteśmy tym lub owym, że myślimy to lub owo, musimy zobaczyć ten taki swoisty punkt zero. To znaczy taki punkt, w którym wszystko jest możliwe. W którym jesteśmy w takiej całej absolutnej, czystej możności. On twierdzi, że to jest istota tego, co możemy nazwać kondycją ludzką. Zdolność do czystej możności. Tu skądinąd wykład równoległy jest wykładem no już takie posthumanistyczne wątki wiążącym z edukacją i oczywiście pewnie uczciwość nakazuje powiedzieć, że Agamben jest z pozycji posthumanistycznych bardzo krytykowany. Właśnie jako taki, który no pozostaje w takim antropocentrycznym, prawda, kluczu myślenia heideggerowskim, arendtowskim, no ale w każdym razie utrzymuje się w nim. To pewnie długo moglibyśmy dyskutować i jakoś próbować go bronić lub nie, ale wydaje się, że, znaczy ja jakoś jestem przekonany, prawda, że ta kategoria możności, którą on jakoś wyzyskuje, którą on jakoś tak wstawia w centrum swoich zainteresowań, to jest dokładnie ta kategoria, którą do naszego myślenia o szkole musimy wprowadzić. No i wtedy okaże się, że oczywiście jedyną, paradoksalnie, jedyną możliwością uczynienia szkoły narzędziem zmiany jest rezygnacja z kategorii narzędzia. Znaczy rezygnacja z pojmowania jej jako narzędzia. Dopóki ona jest narzędziem, to ona nic nie zmienia. Bo strukturalnie właśnie jej narzędziowość jest wpisana w to, co jest. To ona tylko może przesuwać te pola wykluczenia i pola sukcesu. Natomiast niewiele więcej może zrobić. A zatem musimy zrezygnować z myślenia o szkole jako narzędziu, myślenia o wiedzy jako narzędziu, na rzecz takiego myślenia, no właśnie, które Piotr Zamoyski wczoraj w swoim referacie jakoś podkreślał bardzo, przypominając, że szkoła to jest kola, to jest czas wolny. To jest właśnie ta przestrzeń, która jest całkowicie poza czasem, poza społeczeństwem, w tym sensie, w którym jest absolutnie otwarta na wszelką możność. Tam nic nie trzeba zrobić. Tam wszystko można zrobić. A więc jest ona również przestrzenią zabawy. Przestrzenią także, no w jakimś sensie profanowania wszystkiego, co właśnie poważne, ustalone, ustrukturyzowane, czemu się trzeba podporządkować. Jak tak rzecz ujmiemy, to zobaczymy, że paradoksalnie jak zaczęliśmy od tego, że szkoła ma służyć dziecku, to dochodzimy do niczańskiej figury dziecka, czyli do tego, co ostatecznie ma być, prawda? Tym najbardziej wyzwalającym pojęciem, które u Nietzschego czytamy, prawda? Dziecka, które nic nie musi, które może wszystko afirmować, które jest otwarte na wszelką możliwość, prawda? I które w związku z tym, prawda, jest w stanie no właśnie tworzyć też ten rodzaj jakiegoś takiego nowego otwarcia po prostu, prawda, takiego punktu zero. Dla Agambena, co jest też bardzo istotnym elementem, ten punkt zero, ta czysta możność ma wymiar wspólnotowy. To znaczy, to nie jest operacja indywidualistyczna, prawda? To nie jest taki pomysł, żebyśmy my teraz mieli te takie samodzielne jednostki, które będą samodzielnie myśleć. Myślenie, mówi Agamben, z samej natury języka ma charakter wspólnotowy. Komunikacja ma charakter wspólnotowy. Język nie jest indywidualny, nie jest niczyją indywidualną własnością. I w tym sensie, jeśli mówimy o myśleniu, to mówimy natychmiast o wspólnocie, bo ono się inaczej nie może odbywać. Pewien model, do którego my jesteśmy przywiązani, prawda, takiej samotniczej kontemplacji, czy też samotniczego dokonywania odkryć, to jest model ostatecznie fałszywy.
tam jesteśmy zanurzeni w... o ile myślimy, to myślimy z innymi. Nigdy ostatecznie nie myślimy samodzielnie, prawda? No i taki cytat, który może jeszcze to tak jakoś pokaże. Między bytami, które byłyby już w akcie, które byłyby już zawsze tą czy tamtą rzeczą, tą lub tamtą tożsamością i w tym wyczerpywały swą potencję. Niemożliwa jest wspólnota, tylko przypadkowe zetknięcia i podziały. Prawda? Tu chodziłoby o pomyślenie szkoły jako takiego miejsca, gdzie właśnie nie mamy jednostek, które są czymś tym lub owym, które trzeba ukształtować do tego lub owego, które już są wyposażone w pewien rodzaj tożsamości, które albo uznajemy, albo nie uznajemy, które ostatecznie zawsze zabiegają o ten swój indywidualny wymiar sukcesu, prawda? A my tylko możemy im bardziej lub mniej pomagać w tym, żeby one ten sukces osiągały. Tylko o taki punkt myślenia, w którym zobaczylibyśmy no właśnie tę wspólnotę jako całkowicie otwartą na to, że każdy z osobna i wszyscy tam razem mogą stać się czymkolwiek zapragną. Mogą zrobić cokolwiek zapragną. No i w ten sposób, twierdzi Agamben, odchodzilibyśmy od tego, co jest dzisiaj, czyli od formy życia napisanej bez dywizu, czyli tej formy życia, której funkcją ostatecznie jest alienowanie formy od życia. Znaczy wyrzucanie tego życia na margines, prawda? A pozostawianie formy, formy ucznia, która wytwarzana jest przez pewne procedury częściowo dyscyplinarne, prawda? Siedzenie w tej klasie, niemożność wychodzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a częściowo jakieś takie nowocześniejsze biopolityczne. Otóż od tego byśmy odchodzili, do tego nazywa formą divis życia, czyli taką formą, która nie alienuje się od samego życia, która właśnie nie wytwarza, prawda, tego takiego fundamentalnego podziału, w którym to, czym jesteśmy, okupione jest kosztem, wymaga wyrzucenia tej resztki, prawda, pozostawienia jej gdzieś. I ostatecznie to, czym jesteśmy, poddane jest tej procedurze wytwarzania, a to przez szkołę, a to przez rynek, a to przez państwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A zatem ostatecznie chodziłoby, najprościej mówiąc, rzeczywiście o taką szkołę, w której spotykamy się bez celu. I mamy odwagę powiedzieć, że spotykamy się bez celu. Spotykamy się, żeby wspólnie przeżyć dobry czas, szczęśliwy czas. Agamben też zwraca uwagę, że klasyczna filozofia polityczna, on tam cytuje Marsyliusza z Padwy, czasem a czasem Arystotelesa, bardzo wyraźnie mówi, że ludzie tworzą wspólnotę po to, żeby mieć dobre życie, żeby mieć szczęśliwe życie. Arystoteles powie, że ludzie tworzą wspólnotę po to, polis, po to, żeby móc się przyjaźnić. Innymi słowy, cały sens polityki polega na tym, że ona ma ułatwiać przyjaźń. I teraz Agamben mówi, nasz paradygmat polityczny, czyli ta wspólnota, która ma nas zabezpieczać w indywidualnym, fizycznym bycie, to jest paradygmat hobsowski. Ale my jesteśmy w niego uwikłani tak, że już w ogóle zapomnieliśmy o tym dawno, prawda? Już dzisiaj myślimy o tym, że wspólnota jest po to, żeby zabezpieczyć naszą fizyczną egzystencję, żeby nas nie zabili, albo żebyśmy nie umarli z głodu, no to już w najlepszym razie. Jak ona ma pozytywny wymiar, to ona ma taki wymiar, żeby nas nakarmić. Jak ma negatywny, taki neoliberalny, to ma taki, żeby nas nie zabili i nie okradli. Prawda? Otóż ostatecznie ten skok jest jakiś taki prosty, prawda? To znaczy, ale uświadomienie sobie, że nie po to jednak jesteśmy na szkole, nie po to się tutaj żeśmy spotkali, prawda? Żeby więcej zarobić, żeby nas nie zabili i tak dalej, i tak dalej. Tylko po to, żeby coś przeżyć. Ta oczywista myśl ma chyba jakiś potencjał radykalny w sobie, który pewnie warto byłoby mieć odwagę odkryć. I jeszcze chcę powiedzieć, on jest odkrywany. Jakoś miesiąc temu rozmawiałem z nauczycielkami nauczania początkowego i skądinąd to jest przedszkola i nauczanie początkowe w najlepszej sytuacji w Polsce dzisiaj, ponieważ tam najmniej jest kryteriów sukcesu i najmniej egzaminów. Tam są tylko konkursy.
Skądinąd jedna właśnie z tych pań przedszkolanek powiedziała, że uważa, że ludzi, którzy organizują konkursy dla przedszkolaków, powinno się zamykać w więzieniu i dożywotnio pozbawiać prawa do wykonywania zawodu, jakkolwiek związanego z pedagogiką i zgódźmy się z tym, ale w każdym razie one opowiadają, tam jeden przykład, ale pewnie właśnie pokazujący to dobrze, jest taka szkoła, która właśnie umyka takiemu prostemu zakwestionowaniu wszystkiego, co tu sobie opowiadamy, że to no być może z taką elitarną młodzieżą jest możliwe. Zwykła szkoła dla zwykłych dzieci poza dużym miastem i tam jest właśnie taki oto zwyczaj, że codziennie ktoś przynosi książkę, którą lubi, przy czym ten ktoś bądź ktosia, to są dzieci, to są nauczyciele i nauczycielki, to są panie, które przygotowują jedzenie, to są panie, które sprzątają, panowie, którzy sprzątają w tej szkole. Każdy ma swój dzień na przyniesienie książki, którą lubi. I odbywa się czytanie tej książki, to znaczy ten ktoś bądź ktośa, który przynosi, czyta, a potem się o tym jakoś tam rozmawia. No. To jest najprostsza rzecz, która ostatecznie jest fundamentem tego chyba, co moglibyśmy rozważać, prawda, jako jakiś taki oporowy punkt edukacji. Więc tu niewiele chyba trzeba odwagi, żeby spróbować tak szkołę pomyśleć. Natomiast już wczoraj w czasie obrad w sesjach wynikł taki problem, na który ja szczerze mówiąc nie znam odpowiedzi, więc chciałbym zakończyć zawieszeniem, bo może w tym, a może w jakimkolwiek innym kierunku pójdzie nasza dyskusja. Ale ten problem jakoś spać mi nie daje. I to jest problem taki, że właśnie, ponieważ zaczęliśmy od tego, że szkoła jest zanurzona w świecie. To nie jest tak, poza być może właśnie tym czasem przedszkolnym i wczesnoedukacyjnym, że te dzieci są takie czyste i otwarte na każdy rodzaj doświadczenia, prawda? A nawet na tym etapie pierwszym, jak dobrze wiemy, dzieci mają rodziców, którzy już przeszli przez system szkolny i słyszymy dzisiaj dyskusję o przedszkolach, w których moje dziecko musi mieć angielski i karate, ponieważ moje dziecko, za którego zajęcia ja zapłacę, musi odnieść życiowy sukces, no to dobrze widzimy, prawda, że i tam pojawiają się pewne problemy. Otóż pytanie jest o możliwość interwencji. To znaczy ten typ wspólnoty, o którym mówię, w świecie, w którym my dzisiaj żyjemy, ma jakoś charakter przemocowy. A w każdym razie on, może powiem to delikatniej, on nie jest zgodny z oczekiwaniami tych, którzy do szkoły przychodzą, czyli tych, którym szkoła ma służyć. Oni mają swoje oczekiwania i one zazwyczaj są po prostu zupełnie inne. I teraz oczywiście pojawia się fundamentalne tak naprawdę pytanie o nasze prawo do tej interwencji, o możliwość tej interwencji, które przeformułowane w język tych, którzy są naszymi uczniami, bardzo często jest pytaniem o indoktrynację. No, może tak ten termin użyjmy, prawda? No, pewne, prawda, wtłaczanie im światopoglądu do głowy, który właśnie jest ideologią, ponieważ można sobie łatwo wymyślić pewien punkt widzenia, w którym naturalne jest to, co jest. Prawda? I dobrze wiemy, prawda, że ten świat, w którym żyjemy, ma zdolność naturalizowania samego siebie. To jest naturalne. Jest jak śpiewał niesławny piosenkarz polski, tutaj jest jak jest. I to jest naturalne, prawda? Jakakolwiek próba powiedzenia, że mogłoby być inaczej, jest w pewnym sensie, prawda, no właśnie wykroczeniem poza tę naturalność. Rozbijanie tej kategorii naturalności jest pojmowane właśnie jako ideologiczne, prawda? Teraz, jak z tym problemem się uporać, prawda? Jak to demontować? To ja do końca nie wiem, ale jakoś widzę ten problem, tak? No myśmy ostatnio poświęcili bardzo dużo. 5 godzin żeśmy na razie tylko w gronie nauczycielskim dyskutowali o tym. Bo nasi uczniowie po prostu często tak czują, nie wszyscy, ale część z nich po prostu czuje, że my im wtłaczamy w głowę coś, co jest w najlepszym razie wariacką idiosynkrazją. No ale to wtedy przynajmniej nie jesteśmy złymi ludźmi, tylko po prostu szurniętymi, prawda? Ale bez złych intencji. A w najgorszym razie jest próbą jakiejś manipulacji, właśnie paradoksalnie rozciągnięcia władzy. Prawda?
jedyne, do czegośmy doszli i o czym będziemy z naszymi uczniami rozmawiać, no to próba zdemontowania, znaczy jakby wyjaśnienia tej drogi naszego myślenia, pokazania, prawda, tych struktur, którymi my rzeczywiście, no takiego ujawnienia, obnażenia siebie, prawda? Ale czy to obnażenie jest wystarczające, prawda? Czy szkoła naprawdę może istnieć przeciw światu? Bez gwarancji, prawda, że ostatecznie no nie zrobi tym dzieciom krzywdy, po prostu. One sobie będą przeżywać piękną przygodę, a tam reszta będzie biec w tym wyścigu i ostatecznie te 2% na maturze więcej dostanie. To są jakieś takie problemy, które być może chcielibyśmy dyskutować, a być może nie. Nie wiem, czy to... Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i zapraszam Państwa do dyskusji. Ja będę starał się latać z mikrofonem. Biegać. Spróbuję też pobiegać. Nie latać. Dziękuję. Dobromir Dziewulak, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Genewy, Uniwersytet Strasburgu. Ja wysłuchałem z dużą wnikliwością tego ciekawego wystąpienia. Mam taki tylko niedosyt związany z tym, co z funkcją tej szkoły, o której mówimy. I chciałbym zadać pytanie dotyczące, pytanie, które od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi i szkole. Czy to szkoła zmienia świat, czy świat zmienia szkołę? W związku z tym zastanawiałbym się wspólnie, o to przede wszystkim chodzi. Czy ta szkoła, o której Pan mówił, szkoła dla przyjemności, skrót, czy to jest wystarczające pytanie? Bo jeżeli miałaby, przecież jeżeli przeanalizujemy świat szkoły od zarania dziejów, przez Sparty aż do współczesności, to zawsze możemy mieć wątpliwości, kto kogo, czy świat szkołę konstruuje, czy jednak szkoła konstruuje świat. Ja bym chciał, żeby to szkoła zmieniała świat. Czy Leonardo da Vinci pojawił się dlatego, że go szkoła tak ukształtowała, czy Leonardo pojawił się, czy dopiero szkoła zaczęła się zmieniać, jak pojawił się Leonardo? A, co jest? I teraz, gdybyśmy tylko zatrzymali się na tym, że szkoła ma być i dawać szczęście i ma nam sprawiać, ma być taki, a w takim aspekcie holistyczny, no to czy to jest wystarczające? Znaczy, jest to instytucja, była zawsze instytucją i miała czemuś lub komuś służyć. Jeżeli byśmy określili, że w porządku, będzie służyła nam, że nam, czyli żeby było nam przyjemnie, co wtedy z tym drugim kręgiem, czyli tym środowiskiem, w którym istniejemy, czy ona będzie wtedy potrzebna środowisku. Znaczy, kończąc swoją wypowiedź, chciałem jednoznacznie siebie określić. Ja szukam szkoły, która będzie zmieniać świat. I szukam takiego scenariusza, takich rozwiązań, takich kluczy, które dadzą tej szkole taką siłę. To może ja, tak, może... No właśnie, to jest jakiś taki podstawowy problem, bo cała rzecz polega na tym, że jak zaczniemy myśleć w kategoriach systemowych o szkole, która będzie w stanie zmienić świat, to jest jakoś mój problem, bo no jakoś też pewnie taka nadzieja, że jednak świat zmienia się przez szkołę mi przyświecała, jak zaczynałem pracować w szkole, ale cała rzecz polega na tym, że tam, gdzie zaczynamy myśleć o niej jako o narzędziu zmiany świata, pozbawiamy ją takiej właśnie swoistej autentyczności, tam ona zawodzi. Po prostu ona zawsze zawodzi, prawda? Niezależnie od systemu, w którym jest wbudowana, jak widzieliśmy. Ona zawsze ostatecznie zostaje przez ten świat zgwałcona wręcz, zdominowana, prawda? Podporządkowana. I w tym sensie
mi się wydaje, że ten Agamben jest wartościowy dlatego, że on łapie jakąś podstawową strukturę tego paradygmatu, który niszczy i szkoły i ten świat, czyli właśnie potrzebność. Znaczy on ostatecznie skłania nas do takiego oto rozumowania, że gdybyśmy, że ona o tyle być może zmienić świat, że byłaby tą pierwszą niepotrzebną temu drugiemu kręgowi instytucją. Ona by była z żadnego punktu widzenia niepotrzebna, a zarazem powszechna. Prawda? I gdyby nam się udało dokładnie dojść do tego punktu, gdzie właśnie z odwagą mówimy, dzieci idą do szkoły, która jest niepotrzebna z jakiegokolwiek innego punktu widzenia niż ten, że mają tam czas wolny. Tak. No to wtedy być może zmienilibyśmy świat w tym sensie, że uwolnilibyśmy go właśnie od paradygmatu efektywności, potrzebności, osiągania celu. Ta książeczka Agambena, którą cytowałem, nazywa się Mezzi senza fine, tak? Środki bez celów. Środki bez celu. I ona o tyle może być skutecznym środkiem zmiany świata, ile nie będzie miała na celu zmiany świata. Tak bym to jakoś widział. Agnieszka Ziemia, czy jest badań edukacyjnych. Ja mam takie pytanie, czy może wątpliwość, mimo tego zapewnienia Agambenowskiego, że jest to proces gotowy, tak, że nie chodzi o indywiduum, to jednak kiedy przenosimy to w sferę działań pedagogicznych, ja zawsze mam takie poczucie, i ono jest obarczone, znaczy nim jest obarczone tym ryzykiem, jest obarczone każde podejście krytyczne, a już szczególnie po zderzeniu pedagogiki krytycznej z postmodernizmem, takiego ryzyka indywidualizacji, emancypacji, lokalizacji, rewolucji, że zrobimy to w szkole, tak, ale to pytanie, czy to jest potem krzywda, czy nie krzywda, to już jest inna rzecz, ale tak czy siak to świata nie zmieniamy, bo to się dzieje tutaj i tylko tyle. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że system, w którym funkcjonujemy, ten świat opresyjny, ma tendencję do wchłaniania wszelkich jakichś wyłomów i czynienia ich dodatkowymi narzędziami uprawomocnienia tego dyskursu, no to jest bardzo, bardzo groźne, więc jakoś tutaj prosiłabym o, nie wiem, może uspokojenie mnie. No i drugie takie pytanie, to jest w zasadzie pytanie o możliwość pozaedukacyjnego zaangażowania pedagogów, tak? Jeżeli to jest zadanie, żeby tak pomyśleć szkoły, to oczywiście jest zadanie dla pedagogów, dla osób zajmujących się edukacją. Ale jeśli ta szkoła ma przestać być narzędziem zmiany, to co nim może być? To znaczy, chodzi mi, czy jest tu gdzieś zawarty taki postulat poszerzenia tego myślenia o edukacji inaczej pomyślanej na sferę polityczną, na sferę systemową, na sferę jakiegoś takiego zaangażowania, które w tej chwili jest postrzegane jako jakieś upolitycznienie, ideologizowanie i w ogóle nie wypada nauczycielowi się angażować w jakiekolwiek ruchy społeczne, tak? Ta pierwsza sprawa, ona jest bardzo skomplikowana, ale tak, ja bym powiedział, zaczynając od tego, co wchłania ten nasz świat, czy ten taki porządek neoliberalnego kapitalizmu. Otóż on z największym trudem wchłania bezczynność. To znaczy z największym trudem wchłania no właśnie coś, co absolutnie nie jest funkcjonalne, prawda? Co nie daje się jakoś tak zaprząc funkcjonalnie do działania. No to jest generalnie taka myśl włoska rozwijana pewnie od operaistów, prawda? Że właśnie tutaj się ten porządek zatrzymuje. Ona jest o tyle oczywiście kłopotliwa, że w jakimś sensie no ten wolny czas jest zagospodarowany doskonale. No on już nie jest wtedy wolny, on jest bardzo efektywnie wykorzystywany, ale ilość, prawda, tej produkcji właśnie, zwłaszcza tego kapitalizmu w tej fazie, w której go doświadczamy, prawda, nastawionej na to, żebyśmy nigdy nie mieli wolnego czasu w tym sensie, żebyśmy nigdy nie mogli pomyśleć, prawda, że zawsze coś się dzieje i w czymś trzeba zauczestniczyć, coś trzeba oglądać i tak dalej, i tak dalej. Ta ilość jest ogromna i w tym sensie znowu dlatego pewnie ja nie byłbym skłonny pójść w taką iliczowską stronę, żeby w ogóle zdeskolaryzować ten system, niech się ludzie spotykają jak chcą, prawda? Bo ostatecznie u Ilicza taki to jest projekt. Robimy te sieci z tych, którzy chcą. Otóż ja mam rzeczywiście taką obawę, że jak my zrezygnujemy ze szkoły, to mało kto będzie chciał, a ci, którzy będą chcieli, najmniej tego potrzebują. Prawda? Więc tutaj trud jakiś szedłby w stronę połączenia powszechności, a zatem obowiązkowości tej szkoły, jakiejś instytucjonalności, prawda, instytucjonalizacji, no właśnie z tą kwestią wolnego czasu. Bo po prostu boję się, że ci, którzy już umieją go praktykować, to jak mówię, oni tego najmniej potrzebują. Jeśli chodzi o pozycję nauczyciela, no to właściwie pewnie ja powinienem troszkę powiedzieć, bo tutaj jest takie miejsce, żeby pożenić troszeczkę Agambena z Rancière'em, prawda, to znaczy też, żeby powiedzieć,
Czy też trzeba pomyśleć inaczej? No to było w wykładzie wprowadzającym profesora Szkodlarka, prawda? Żeby też pomyśleć tę funkcję nauczyciela jakoś inaczej, prawda? No bo znowu, jeśli ona nie ma celu do osiągnięcia, ta szkoła, to też nie ma tego wiedzącego nauczyciela, który ma wprowadzić adeptów w arkana sztuki. To raczej musi być taka wspólnota, która razem się cieszy jakimiś poszukiwaniami, prawda? W której jakoś ten nauczyciel musi się ustawić, bądź nauczycielka, w takiej funkcji towarzyszącej, wspólnie poszukującej, prawda? Uczącej się również. Czy to oznacza, teraz ja rozumiem, no właśnie, to zawsze grozi, i to w pani pytaniu, czy w twoim pytaniu bardzo dobrze widać, to zawsze grozi jakimś rodzajem, może nawet nie tyle indywidualizacji, ile sekciarstwa. To znaczy mamy taką szkołę, prawda, która się tak odcina od tego świata, w ogóle na niego nie zwraca uwagi. To jest to podstawowe oskarżenie wobec korczakowskiego modelu, prawda? Wszystko fajnie, fajnie, tylko że to absolutnie nie miało żadnego związku ze światem, prawda? To był jakiś taki klosz. To rzeczywiście jakaś niezwykle skomplikowana sprawa. Ucieczka od tego problemu wyglądałaby w taki sposób, że dopóki to są naprawdę pojedyncze miejsca, no to one rzeczywiście im zawsze grozi taki rodzaj absolutnego bycia poza światem. I w tym sensie one też nic nie wnoszą, poza być może tym, że tam będą właśnie, będzie troszkę szczęśliwych ludzi, którzy będą się umieli przyjaźnić. Gdybyśmy natomiast byli w stanie pomyśleć, ja rozumiem, ta myśl taka, ona jest taka, właściwie to jest taka rewolucja, która nie jest podobna do żadnej rewolucji dotychczasowej. To znaczy właśnie taka rewolucja, która polega na tym, że mówimy, że nie potrzebujemy mieć efektywnych narzędzi, że ten sposób myślenia właśnie odrzucamy, prawda? Tu nikogo nie trzeba wieszać, tylko trzeba przesterować jakby te cele, na które się społecznie zgadzamy, prawda? To znaczy po prostu z nich zrezygnować. No to wtedy to w ogóle by stworzyło jakiś inny wymiar, prawda? Też tego, jaka jest pozycja tej szkoły w społeczeństwie. No bo ona wtedy stawałaby się jakimś takim miejscem, no właśnie, no tym miejscem ostatecznie wytwarzania, no socjalizacji do takiego wspólnotowego, przyjacielskiego bycia razem, prawda? A jednocześnie, no właśnie, jakiegoś takiego niesamowitego rozwoju, bo też właśnie paradoks całej tej sytuacji polega na tym, może to trzeba z całą mocą powiedzieć, że ten dramat szkoły polega na tym, że jak ona traktuje to wszystko, co robi, jako pewne narzędzie do osiągnięcia celu, to ona niszczy wszystko, czego używa. Po prostu. Prawda? To znaczy, efekt jest taki, że nienawidzi się tych tekstów, nienawidzi się tych treści programowych tak zwanych, ponieważ nikt nawet nie udaje, że one mają wartość samą w sobie. I w tym sensie tak naprawdę również pewne cele, które ona dzisiaj ma, byłyby lepiej, efektywniej osiągnięte, prawda? Jeśli mogę się do tego włączyć, ja właściwie chyba nie wiem, czy potrzebuję, ale już jak włączyłem, to włączę. To wydaje mi się, że to można nawet, że tak powiem, obrócić w tą stronę, to rozumowanie, według której język funkcjonalizmu dałoby się ocalić. To znaczy szkoła jest funkcjonalna wtedy, kiedy nie jest opisywana językiem funkcjonalnym i wtedy, kiedy, krótko mówiąc, nie chcemy, żeby pełniła żadnych innych celów społecznych, poza tym, żeby była sobą. I jeśli mogę tylko, bo już się dorwałem, to trudno, bo rzeczywiście ja dosyć tak mocno zakochałem się w tej koncepcji Jana Maskelejna, który pisze o szkole jako spole, czyli czasie wolnym, ale tu kiedyś rozmawiałem z panią profesor Rutko jak długo na ten temat, bo Maskelejny nie pisze o leisure, tylko pisze free time, co oznacza, że to raczej jest czas wolnościowy niż wolny, chociaż ten czas wolny mógłby się ostać, gdybyśmy tylko my nie myśleli o nim w kategoriach jakichś turystycznych, że się tak wyrażę, jakichś takich, no właśnie funkcjonalnie powiązanych z pracą, że tak powiem, jako pewnego rodzaju odpoczynku czy wypoczynku. To jest czas, który my możemy poświęcić na studiowanie, ćwiczenie i myślenie. To jest czas wolny od trosk tego świata, w tym sensie on jest wolny. I w tym sensie on jest dysfunkcjonalny, bo on nie służy temu, żeby dobrze zdać egzamin, ani dostać dobrą pracę,
tylko służy temu, żeby dokładnie poznać, co to jest ciśnienie na przykład, żeby to dokładnie zrozumieć. I on niczemu innemu nie służy, tylko właśnie temu. I być może, jeśli zaczniemy tak myśleć o szkole, to ona będzie dużo bardziej funkcjonalna wobec tego świata i jednocześnie dużo bardziej rewolucyjna. Właśnie, niż wtedy, kiedy my będziemy starali się, żeby z niej wychodzili transformatywni intelektualiści i będziemy pisali eleganckie programy, gdzie będziemy wiedzieli, że gdzieś około 7 klasy już będziemy mieć poziom autonomii w skali kolbergowskiej, prawda? To jest, czy postkonwencji. To wydaje mi się, że to mniej więcej o to chodzi. Przepraszam za ten trend, oddaję, bo pytanie miał profesor Kubinowski. No wiesz, Kubinowski jest. Troszkę w inne obszary przejdę, bo pan tak idealistycznie myśli o szkole, a chciałbym zapytać, poprosił pana komentarz, dlatego że w lipcu tego roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Upadek Pedagogiki. No myśmy mieli urlop, ja akurat ta firma, tę gazetę, dlatego kupiłem ten egzemplarz. To był wywiad z panią minister obecną edukacji, która miała komentować masowe zwolnienia nauczycieli, kilka tysięcy w tym momencie sobie jest zwalniany. No i jakie rady dla szkół, które kształcą nauczycieli, pani minister była o to zapytana i przedstawiła no, w ten sposób mniej więcej tak, z głowy w tej chwili sobie jakoś tam przywołuje, że no, trzeba młodym ludziom powiedzieć, żeby nie szli na kierunki nauczycielskie, bo to nie będzie pracy w tym zawodzie, nie ma i nie będzie, będzie coraz gorzej, będą dalej zwalniani nauczyciele. Druga sprawa to będą flagowe, znaczy pomysł miał taki, uniwersytety najlepsze, które określi się pewne limity i one tam ci nauczyciele będą kształceni. No i jeszcze środki finansowe unijne, któreś tam skierowała na, dla firm szkoleniowych, gdzie trenerzy będą uczyć tych zwolnionych nauczycieli, jak się odnaleźć na rynku pracy. Będą po prostu technicy jacyś będą ich szkolić. Wobec tego, no, mnie to oczywiście przybiło. Myślę, ten artykuł cały zatytułowany jest w ten sposób, bo to też związane jest ze szkołami niepublicznymi, funkcjonowaniem. Chciałbym skomentować, może poprosić pana komentarz, czy pan ma kontakt z ministerstwem, czy pan widzi, w jaki sposób funkcjonuje. Bo jeśli mówimy o pewnych ideałach, możemy tworzyć wyspy, a później trzeba do tych testów przystąpić i do tych matur. Tak. Nie mam kontaktu z ministerstwem. Myślę, że niechęć byłaby tu obopólna. Najprostszy komentarz jest taki, że oczywiście wszystko, co to ministerstwo wypuszcza z siebie, jest najbardziej obce, moim zdaniem, wrogie temu, czym pedagogika być powinna. I to jest dramat. Natomiast też jest drugie pole jęku. Jakoś tak profesor Mozelewski je ujawnił w swoim wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Znaczy jest jednak słabością naszego środowiska, żeśmy nie zastrajkowali w ich obronie. Znaczy powiedzmy to sobie, prawda? Znaczy ta zgoda na Mozelewski przypomina, jak we Wrocławiu w tym 80 roku robotnicy strajkowali przeciwko sobie, bo tam były podwyżki, które były nierównomierne w zakładach komunikacyjnych, skądinąd oczywiście już rozwalonych. Ale w każdym razie, prawda, oni dostali większe podwyżki kierowcy niż personel techniczny. Kierowcy strajkowali po to, żeby były równe podwyżki, prawda? Znaczy, coś się z nami takiego stało, że jesteśmy w stanie marudzić na różne powody, ale nie jesteśmy w stanie no, zrobić właśnie tej wspólnoty, która właśnie wytwarza pewien rodzaj innego czasu. Właśnie takiego czasu, w którym zawieszone są te ramy efektywności, ekonomizacji, no w systemie kapitalistycznym takim czasem jest strajk. Po prostu, prawda? Jeżeli my rzeczywiście będziemy pozwalać, żeby te 7 tysięcy dzisiaj, za rok nam powiedzą kolejne 7 tysięcy, a za 2 lata powiedzą nam kolejne 7 tysięcy, prawda? My będziemy tak kiwać głową i się martwić, szczerze martwić, prawda? No to ostatecznie dopuścimy do tego, to znaczy, no co tu więcej powiedzieć, no wydaje mi się, że innej mocy, ja nie mam, uczciwie mówiąc, przekonania, że tam się cokolwiek da wytłumaczyć komukolwiek, bo oni nie są zainteresowani tym, żeby tam cokolwiek wysłuchać, czy wziąć pod uwagę, ten paradygmat jest tam po prostu realizowany bardzo konsekwentnie, ekonomicznie, prawda, no i albo znajdziemy w sobie jakąś moc, żeby się temu opierać, albo on będzie niestety
realizowane i wtedy rzeczywiście jesteśmy skazani na te wyspy, prawda? Tam, gdzie się je uda zrobić, a i one będą, jak mówię, cały czas narażone na presję zniszczenia, bo po prostu bo ja tak powiedziałem o tej krzywdzie, co pani podjęła. Ja to przeformułuję. Po prostu nikt nie chce być dziwadłem. Tak? A ten typ szkoły skazuje człowieka na to, że jest dziwadłem. Robi coś, czego inni nie robią, prawda? No i teraz to jest ta rzecz do przewalczenia, prawda? Ta granica między tym, co jest naturalne, normalne, tak się robi, tak jest, no a tymi właśnie dziwadłami, które w najlepszym razie można mianem idealistycznych określić, a zazwyczaj tak używa się dużo bardziej pojaratywnych terminów. Pani profesor Dziemianowicz. Dzień dobry, Milka Dziemianowicz, Dolna Śląska Szkoła Wyższa. Ja zabiegam tylko dlatego, że Darek Kubinowski nawiązał do artykułu, na który zareagowałam. Udało mi się napisać odpowiedź, znaczy udało mi się sprowokować panią dziennikarkę, która zajmuje się problemami edukacyjnymi, do tego, żeby zechciała taką rozmowę przeprowadzić, a potem ją w Gazecie Wyborczej jednak zamieścić. Ale dlaczego postanowiłam o tym powiedzieć? W ogóle strasznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że przyszłam. Byłam zupełnie gdzie indziej, zastanawiałam się, czy przyjść, ale przyszłam. I bardzo dziękuję, bo ten wątek dotyczący wspólnoty, która potrafi się przyjaźnić, no bardzo mi się podoba, ale ja go natychmiast rozszerzam. Jesteśmy na zjeździe pedagogicznym, spróbujmy przez chwilę, w tych ostatnich chwilach tego zjazdu, być wspólnotą, która potrafi się przyjaźnić. Ja też byłam na urlopie. Czytałam na stronie pierwszej. To była pierwsza strona Gazety Wyborczej, upadek pedagogiki. Nie dlatego zareagowałam, się przestraszyłam o moją prywatną uczelnię i o to, że nie przyjdą studenci, ale po prostu oburzenie nie miało granic, dlatego że ten artykuł nie był o tym. Ten artykuł o upadku pedagogiki nie był o upadku pedagogiki. On był o tym, że po turystyce jest najwyższe bezrobocie. I że najmniej studentów przyszło w tym roku na turystykę. I potem chyba socjologia. Zadzwonił do mnie Borowicz, mówi, widziałaś? Socjologia jest wymieniana na drugim miejscu po turystyce, a tytuł jest upadek pedagogiki. Tytuł upadek pedagogiki pokazuje pewien, próbowałam wczoraj mówić o tym w swoim wystąpieniu wtedy, kiedy mówiliśmy o szkole wyższej. Na to też, jako wspólnota chyba, która się nie umie przyjaźnić, albo nie wspólnota, na to też pozwoliliśmy. Pod hasłem autonomia i odpowiedzialność zreformowano szkołę wyższą absolutnie pod oczekiwania pracodawców. To jest jakiś największy absurd, że pracodawcy życzyli sobie od państwowego, finansowanego ze środków publicznych systemu edukacji, żeby im dobrze przygotowywał do ich firm generujących ich zyski. No ale taka debata przetoczyła się przez Polskę. A więc ponieważ ten artykuł jest elementem pewnej polityki przeciwko pedagogice prowadzonej, ale nie tylko, i to nie jest przypadek, że przeciwko pedagogice, bo ja natychmiast z różnymi przyjaciółmi zaczęliśmy się zastanawiać, czy możemy przeanalizować takie czasy i takie systemy społeczne, w których ta pedagogika jest punktem do bicia najbardziej, tak jak teraz. Dlaczego to akurat pedagogika? Cóż myśmy zrobili, pani minister? Przecież nie aspirujemy do niczego, nie rywalizujemy. Ale są takie momenty w dziejach, kiedy pedagogika szkodzi, kiedy trzeba ją albo zawłaszczyć, albo zideologizować, albo zniszczyć. I ani, proszę państwa, jednego słowa ze strony środowiska, cisza, a więc gdzie jest wspólnota, która się umie przyjaźnić, poza tym wywiadem. Bardzo diagnostyczne zachowanie dziennikarki. Dziennikarki, ekspertki od spraw edukacyjnych. Ten wywiad był bardzo długi, on miał tam z 15 stron, ale oczywiście bardzo go skróciła. Ja się oczywiście była autoryzowana, się te wszystkie skróty zgodziłam, ale podczas tego wywiadu ona ciągle mówiła: o Jezu, co pani mówi? O Jezu, a ja miałam proste rzeczy, prostym językiem proste rzeczy o polityce tego rządu, o tym, jak się traktuje szkoły, jak się kształci w Polsce nauczycieli, jak się zamiennie używa słowa pedagog ze słowem nauczyciel, przecież nauczyciel to żaden pedagog. I to na szczęście już się do świadomości publicznej przebiło. A więc dziennikarka, która się tym zajmuje, była zszokowana rzeczami najprostszymi pod słońcem, które zwyczajnie powiedziała, potem mówiła, tego nie puszczą. Potem się dowiedziałam, że w sobotniej, w świątecznej nie ma szans, bo to za ostre.
gdzież to było ostre. Więc to jest diagnostyczne, to coś mówi o tym ministerstwie i o polityce edukacyjnej tego kraju. Ale to, proszę Państwa, że tego jednego z najważniejszych w debacie publicznej problemu nie ma na tym zjeździe, a propos tego, tej polityki wobec pedagogiki, wobec edukacji, nie ma. Nie ma też drugiej na zjeździe o inkluzji. Nie ma też drugiej, i to bardzo z wieloma ludźmi tutaj rozmawiałam. Nie ma, jest bardzo dużo ciekawych i ważnych rzeczy, ale nie ma ani tej wspólnej debaty o pedagogice w żadnym wymiarze, ani o tej polityce wobec. Nie ma, proszę Państwa, również, i to już mówię osobiście, jestem i zdziwiona, i zasmucona, że zjazd pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego nie zdobył się w ani jednym momencie na żaden komentarz dotyczący tego, co stało się akurat w naszej uczelni z doktoratem honorowym Zygmunta Baumana. I znowu nie chodzi ani o Dolnośląską Szkołę Wyższą, ani o doktorat Zygmunta Baumana. Chodzi o pewną postawę. Chodzi o to, w jakim chcemy żyć kraju. Czy jesteśmy wspólnotą umiejącą się przyjaźnić, czy chcemy się rozliczać i no cała masa rzeczy. Więc dziękuję za ten wątek i niestety myślę, że ten zjazd jednak no, mnie o tyle rozczarował, że najważniejszych rzeczy na nim nie mówimy. Dziękuję za ten głos. Nie wiem, Piotrze, chcesz się... Jeszcze mamy jeden i to już będzie koniec, bo za chwilę w tej sali będzie odbywać się panel podsumowujący i nie możemy przedłużyć dyskusji, niestety. No to ja króciutko. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że nie tylko nie potrafimy wystąpić w obronie nauczycieli, ale także i własnym. Znaczy, narzucają nam jakieś absurdalne zupełnie zasady uczenia, jakieś cuda. No my to robimy też pokornie, wypełniamy jakieś kolejne bzdurne papiery, które nas przekształcają w jakieś dziwne stwory, na pewno nie po to, żeby lepiej uczyć, czy żeby to sens jakikolwiek miało. I to nas chyba upadla jakoś tak przedmiotami. Ale to jest to, co dodaję do tego, co pani mówiła. Natomiast jest pewne światełko w tunelu, jeśli chodzi o samą edukację. Znaczy system edukacyjny Państwo tutaj przedstawiają jako taki fajnie dopasowany do tego, co w społeczeństwie i w polityce się robi. Otóż to nieprawda. Po prostu to, co się dzieje w edukacji, edukacja i szkoła, tworzą jakiś przedziwny skansen tego, co narzuciły nam poprzednie lata i to trwa, społeczeństwo się zmienia, to trwa i ten bunt przeciwko temu, co tam się dzieje, jest coraz wyraźniejszy, bo tam są różne absurdalne rzeczy się dzieją, znaczy tutaj były bardzo ładnie scharakteryzowane, ale trzeba zobaczyć, że ta nieprzystawalność tego systemu edukacyjnego jest coraz większa i to musi tak być. Musi jakaś szlak. Dziękuję bardzo. Nie wiem, Piotrze, chciałbyś się odnieść? Tutaj właściwie pani profesor otworzyła bardzo ciekawe pole dyskusji, na ile to jest, na ile ten system szkolny jest wbudowany w całość, a na ile on jakoś tam się broni. Ja myślę, że oczywiście jest tak, że on ma pewne cechy, no tak, on ma właśnie takie cechy feudalne, które, prawda, jeszcze nie do końca zostały. To jest zresztą potworny problem, prawda? Czy bronić przeżytków feudalizmu wobec ofensywy neoliberalizmu, kiedy nie mamy żadnej alternatywy, prawda? I albo możemy po jednej być stronie, albo po drugiej, no ale to pewnie musimy dzisiaj jakoś zawieść. Natomiast absolutnie pełna zgoda z tym, że to również co dzieje się z nauczycielami, prawda? To jest również odbieranie im możliwości praktykowania formy życia, ponieważ właśnie ta konieczność zmieszczenia wszystkiego w te formularze, prawda, w te efekty kształcenia. Zresztą to jest na wszystkich poziomach. No każdy z Państwa, kto by pisał kiedyś sylabus uniwersytecki zajęć, wie, jak to jest zarazem absurdalne, komiczne, ale i zabójcze, prawda? No i znowu pytanie jest po prostu takie, czy my będziemy wypełniać te formularze i pisać cele kształcenia student rozumie, student wie, student zna,
a tylko będziemy się bawić robieniem tam od czasu do czasu żartów, co niestety, skoro już tu Nietzsche był przywołany, to przypomnijmy, że ironia jest jednak bronią słabych. Ona bywa zabawna, ale jednak jest bronią słabych. Znaczy też jednak będziemy mieli znowu w sobie energię do tego, żeby jako wspólnota, tak, coś z tym zrobić, ponieważ bardzo dziękuję za te miłe słowa, to Arystoteles jest ostatecznie adresatem, tak, ale jak zdamy sobie sprawę, że po to jesteśmy razem, żeby nam było lepiej, a nie po to, prawda, żeby optymalizować własną wydajność, no to może coś z tego wyjdzie, no tylko musimy rzeczywiście mieć ten rodzaj zaufania też do własnych sił, do tego, że my jesteśmy w stanie coś razem zrobić. Bo dopóki taką partyzancką walkę prowadzimy każdy na swoim odcinku, no to oczywiście ona jest skazana na niepowodzenie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za tą dyskusję. Dziękuję Piotrze i chyba... całej sali odbyć teraz panel podsumowujący cały zjazd, także nie trzeba wychodzić.